koncert wspaniały, związany z Kolbergiem, bo więc jest rok kolbergowski, oczywiście Chopinem. Wspomniałem tutaj też na zakończenie, że także Chopin był, jako dziecko kolegował się z Zygmuntem Krasińskim, bowiem się znali, uczył języka francuskiego Zygmunta ojciec Mikołaj Chopin. Tak więc te koleżeńskie, powiedzmy, kontakty i Kolberga, i Zygmunta Krasińskiego, i Chopina młodego także były znane w tym czasie, w pierwszej połowie XIX wieku. Pierwszy koncert odbył się w zasadzie, można powiedzieć, dzisiaj, chociaż generalnie jest to drugi comiesięczny koncert, ale żeby wykazać walory tego instrumentu, to właśnie dzisiaj. Co możemy powiedzieć o tym instrumencie? Jest to wspaniały instrument klasy koncertowej, wyprodukowany 100 lat temu, ale poddany generalnemu remontowi. W zasadzie można powiedzieć, że wszystko jest nowe, obudowa jest tylko sprzed 100 lat, ale też wygląda jak wygląda, sami Państwo widzicie. Myślę, że tego typu wielkości instrument akurat jest dla nas wystarczający, dla tej naszej sali koncertowej w Oranżerii. Skąd pochodzi i ile kosztował? Nie można mówić, mówię o pieniądzach, to w zasadzie dżentelmeni, tak jak już powiedziałem, nie mówią. Kupiony jest na raty. Na pewno większe robi wrażenie niż rzeczywiście za ten instrument żeśmy zapłacili. Kupiliśmy go w firmie w Kaliszu, ale to nie jest ta firma, która produkowała kiedyś Kalisję. Także to nie jest, to jest po prostu firma, która kupuje stare instrumenty, przeprowadza renowacje, remonty, no i sprzedaje.